Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Battlefield 3 Multiplayer. No i w dzisiejszym odcinku sobie zagramy na kanałach Noshar w trybem po prostu zespoły deathmatch w dość nietypowym stylu, ze względu na to, że zagramy sobie... Ach, dostaliśmy z noża. Zagramy sobie tylko i wyłącznie nożami, jak widzicie. Gramy sobie tylko i wyłącznie nożami. Po prostu taki fajny tryb. Znaczy, to jest normalny tryb, tyle że serwer jest stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby grać tutaj nożami. Dobra. Jak widzicie, sami ludzie... Jeden premia za dostrzeżenie, okej, już coś. Strasznie trudno tu jest, powiem wam, że dzisiaj mi totalnie nie szło. Wczoraj cały dzień się bawiłem na tym serwerze. I powiem wam, że szło mi naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. A, z noża dostaliśmy. No i szło mi, powiem wam szczerze, że bardzo dobrze. Ale no dzisiaj powiem wam, że strasznie mało ubiłem, strasznie naprawdę kiepsko mi szło. Ach, ale masakra to jest, nie? Jeszcze nikogo nie ubiłem. Jeny, ale ciężko, masakra, patrzcie, tyle ludzi. Zobaczcie sami. Aha, i chciałem ogólnie powiedzieć, ale mnóstwo tyle ludzi. Ubić będzie ciężko, a zginąć bez problemu. Nie, no ale miazga. Nie, uciekamy stąd. Idziemy... O, tu jest. Tu będzie pojedynek. Za nim. Dobra, musimy się chyba oddalić, bo tak jak widzę teraz, naprawdę jest strasznie ciężko. A wygrywamy, co prawda to wygrywamy. Pięknie, piękne zadwójstwo. No jak widzicie... O nie, wiemy. Gościu za nami jest. Dobra, chyba. Myślałem, że już sobie poszedł. Ale nie. Właśnie, nawet nie wiem, czy wam dokończyłem moje to, co mówiłem na temat... Okej, dobra, widać, że strzelał tutaj do nas. Udało się kolejnego gościa zmieść. A, teraz znowu my dostaliśmy. Mówiłem o karabinie. Co się stanie, jeśli ktoś do nas strzelił? W końcu, jak widzimy, to możemy korzystać. Zobaczcie. Strzelać mogę normalnie, tyle że po prostu, jeśli bym zabił kogoś, strzelając po prostu z pistoletu, broni, lub tego typu sprawy, w ogóle nie wiadomo, to po prostu wtedy leci automatycznie, po prostu wyrzucenie z gry jest i nie mamy szans. I co jest? Spałem. No widać, że ktoś strzelał po prostu. A odnośnie granatów i reanimatorów chyba tak nie jest już. Nie, wiem, są tu FPS-y strasznie spadają w takich gęstych miejscach. Zauważyłem wrogiego snajpera. Pięknie, zobaczcie, jaka idealna akcja. No, ktoś tutaj z karabina strzela. I zaraz ban poleci. Ogólnie jeśli chodzi właśnie o to, to może to nie jest ban, tylko to jest takie wyrzucenie z gry. Dokładnie. Może wejdziemy tutaj? Z góry fajnie się zrobiła, naprawdę powiem wam. Taki wyskok piękny. Taka dzida po prostu w klatę. No, okej, świetnie. Dobra, coś jeszcze tutaj jest. Może ogólnie jeśli... myślę, że wielu moich widzów... Tak jest zresztą. A teraz to ty mnie dziobłeś. Mam Battlefield 3, wielu widzów. No i myślę, że jeśli macie ochotę zagrać sobie w takim trybie fajnym gry, tylko i wyłącznie kosy, tylko i wyłącznie noże, to po prostu was zapraszam, aczkolwiek w opisie powinien być link do tego serwera. Jeden lagusy ma momentami teraz. Taka... Nie wiem, co się stało. Mi się ping uspokoił. Znaczy nie ping, tylko... FPS.
A mamy gościa, odznaczmy go sobie. To pomaga zresztą naszym ziomkom. Bardzo. Pięknie, 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 pięknie. Prawie, widzicie, mamy prawie zadostrzeżenie z tego względu, że naciskając Q sobie go gościa zaznaczyliśmy. No i teraz mamy po prostu go sobie zaznaczonego tam na radarze. Oczywiście i to są punkty dla nas jednocześnie, myślę, że... Nie, nie, wiemy, wiemy, dokładnie. Mamy. A, co stary? Gdzie jest ze snajperką? Znaczy, jak zabije mnie? No, jeszcze nikogo nie zabił. Strzela, ale nie zabił nikogo. Ale jeśli kogoś zabije, to oczywiście zaraz zostanie wyrzucony. No. O, nie, tutaj reanimacje działają, ale to tak jest, powiem wam szczerze. No widzicie, reanimują mnie i od razu zabijają. To jest takie... Takie nie fair trochę, nie? Można się zgrać, nie? Że... jeden będzie po prostu reanimować, a drugi będzie zabijać. Wtedy to po prostu tak się trollować będzie. Nie, nie, no nie, nie o to chodziło. Nie miałem zginąć. Dobra. Idzie nam zresztą tak średnio. Idzie nam... Co raz, powiem wam, że z rana to mi naprawdę tak kiepsko szło. Totalnie masakra. Dobra, zabity. Nie, nie zabity. Ale mam jakieś punkty, bo zresztą w Battlefieldzie to się... Przyjdzie brać pod uwagę to, że się nie patrzy do końca na... na po prostu... staty, takie hard... Tylko bardziej się patrzy na punktację, chociaż tutaj i tak bardziej się liczy... O, 3 na 1. Panowie, oszustwo. Ale i tak jeden mnie dobił, więc... o właśnie, muszę się pochwalić, jaki mam fajny... Zobaczcie, jaki mam fajny karabinek. ACWR. Odblokowałem sobie go z tym dodatkiem. Musiałem zabić 100 ludzi przy pomocy karabinków. I musiałem zabić jednego przy pomocy robota snajper, robota snajperskiego. Pomógł mi w tym po prostu widz, jeden z waszych, właśnie jeden z was, jeden z widzów. Zabiłem go sobie z robotem snajperskim. Wielkie dzięki za to, że tak miło mnie po prostu przyjęliście na Battle Logus. Możecie mnie zapraszać oczywiście, do plutonu dołączajcie, bo to jest bardzo fajna perspektywa tak sobie w grupie grać lub tego typu sprawy. Naprawdę, jeśli nie macie z kim grać, dołączajcie, zapraszajcie znajomych, innych. W sumie to większość moich znajomych na Origincinie i na Battlelogu to właśnie wy, widzowie. Tak fajna perspektywa, nie sądziłem, że kiedyś mi przyjdzie po prostu takie coś, że będę mógł sobie zagrać. Ach, myślałem, że starego już dodziabłem, a tu po prostu technik patrzę od tyłca. No nieładnie. Fajnie by było jeszcze, kiedyś sobie walczyłem z kolegą po prostu na palniki. Ja, VS, on na same palniki, nic więcej. No fajnie wyszło też, tak myślę, że jakimś sobie to też ma swój urok. Taka właśnie walka wręcz, nie? Zauważyłem snajpera, miejcie oczy szeroko otwarte. No i znowu dostaliśmy. Ja nie jestem sobie na dobry, no. A szczególnie jak nagrywam. Jak nagrywam, to zawsze mi idzie dużo, dużo gorzej, dużo, dużo słabiej. Gra mi się przeważnie muli. Nie mam pecha. Mam hardkorowego, hardkorowo... No patrzcie, jak akurat w respie się, to na mnie idzie mnóstwo ludzi. Uwaga na ogień, snajper. No widzicie, to ja mam po prostu takiego pecha, oj. Trzeci level mnie zabija, nie? No, no i trolują mnie po prostu, no to jest takie, wiecie, to jest... Tutaj nie możecie patrzeć, nie, tu powiem wam tak szczerze, w 100%, że w tej grze nie wchodzą w 100% w grę umiejętności, tylko bardziej tutaj wchodzi w grę po prostu fart. Fart i tylko i wyłącznie fart. Tak jak po prostu walczymy. No, no widzicie, tutaj po prostu... Tu akurat umiejętność. Gościu mi... Trochę umiejętność, trochę fart. Umiejętność tutaj się przydała. Aczkolwiek wam mówię po prostu, tutaj 100% to po prostu, no... Ten fart nieszczęsny, jeśli chodzi o mnie. Dalej, szukamy, bo się pusto zrobiło. Nie wiem, tam widzę trupy, więc pewnie tam są oni. Coś czuję, że tam jest duża ich grupa. Wrogi snajper!
Asysta powinna być. Przy zabiciu chociaż. Dobrze, chociaż za 47 działałem, facia. No, wiedziałem, wiedziałem. Tak się kończy. Taka cisza przed dużą. No, jak zwykle źle. Jak zwykle źle. Jak zwykle tak samo dla mnie. Tam są, dobra. Do wszystkich, snajper w rejonie operacji, odbiór. Odznacz, o, ale ich tam jest. No, widzicie, ziomek tutaj nawala z karabinu. No i nic mu to nie da praktycznie. Nie. Oj, wiecie co, moi drodzy, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami na razie żegnam, bo tak mi idzie średnio, chciałem wam pokazać ten tryb gry. Trochę teraz się zaczyna robić cisza taka przy moim nagrywaniu, ze względu na to, że mi strasznie nie idzie, jestem niezadowolony, po prostu mi się totalnie nie idzie. Ale uwierzcie mi szczerze, że wczoraj się świetnie na tym serwerze bawiłem. Nie wiem, czy was to też bawi, powiem wam naprawdę, że w Battlefield 4 jest perspektywa taka, że możemy skontratakować atak nożem, więc to byłoby dopiero ciekawe. Coś w stylu, że ktoś nas atakuje, my kontratakujemy, zabijamy go i on ginie po prostu własną chciwością zabicia nożem. Więc tak to fajnie wygląda. Zapomniałem sobie przełączyć tutaj z ładunku drużynowego. Jak widzicie, mam tutaj na szturmowcu bieg drużynowy, bo szturmowcem grałem sobie tutaj właśnie i bieg drużynowy tutaj się przydaje, powiem wam. Możemy ucieknąć komuś, kto ma z coś innego, bez problemu. Możemy o kilka metrów, jesteśmy szybsi. I to się przydaje, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku byłem na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!